Witam, jesteśmy po meczu ze sobie wielkopolskim. Rewanż. Panie trenerze, wygrana za 3. No za 3, ale to z przytupem chyba, bo żeśmy dzisiaj naprawdę pojechali, moi zawodnicy, świetne zawody. Cieszę się, że postawiłem na Linusa, że odwdzięczył się swoją jazdą, bo dzisiaj naprawdę jechał. Zresztą w Rybniku zawsze dobrze mu się jeździło i też na pewno te punkty dołożył do takiego wysokiego wyniku. No właśnie, piątkowy trening, był Morris i był... Był Suchecki, Morris i Sundström. Zbyszek też jechał dobrze na treningu, no ale mi startowali na 2 kółka, tak dalej. Ja wiedziałem, że Linus jest w tym cyklu startowym. Morris jeszcze teraz będzie zaczął jeździć w Anglii, w Szwecji. No Zbyszek no, być może pojedzie w którymś meczu, na pewno też trzeba mu dać szansę. Trzeba dać szansę. Widzę, pan trener też juniorami też żongluje, próbuje dać szansę juniorom, żeby się objeździli, tak? Jest tak, no oni są mniej więcej na równym poziomie i są różne warunki, różne drużyny i dzisiaj dostał Giera na początku 4 meczach jechał, teraz Mateusz 3, mamy znowu rozgrywki DMPJ-u, czyli drużyny przez polskich juniorów w poniedziałek, czyli jutro w Ostrowie, we wtorek w Opolu. No i zobaczymy, pracują, jest to taka, można powiedzieć, rywalizacja, ale bardzo fair, sportowa, nie ma żadnych niesnasek, także mi się to podoba. Udało mi się z tego doprowadzić, że zrozumie jeden czy drugi. No nie mogę wszystkich 3 wstawić do składu, bo się nie da, jest jeszcze Robert Chmiel. W przyszłym roku będą mieli szansę się wykazać. No właśnie, w przyszłym roku Robert Chmiel już będzie seniorem i tu potem będzie Dalink pełne oczko. No zobaczymy, co to jeszcze do przyszłego roku się wydarzy. Najpierw objęliśmy ten sezon cało, zdrowo i z tym, co zaplanowaliśmy, czyli z awansem, a zobaczymy, co będzie dalej. Komplet publiczności dzisiaj. Myśli, że pan ktoś obstawiał taki wynik? Myślę, że nie. Ja sam nie obstawiam takiego wyniku w najśmielszych oczekiwaniach. Także się bardzo cieszę, że taka niespodzianka i in plus oczywiście. I tak chłopcy fajnie jechali. No, na pewno troszkę widownie poderwał Logaczew swoimi fantazyjnymi atakami. I Kasper też tym pierwszym, drugim jego jak nam na kresce. Coś się działo. Coś ściganie jakieś było. I myślę, że dzisiaj sklepy zamknięte. To kibice z radością do nas na mecz przyszli. I właśnie mogli napić, bo w sklepach nie ma dzisiaj zamknięte. Dziękuję panie trenerze, życzymy sukcesu w takim wydaniu. No dziękuję bardzo.